Generalnie po 2 tygodniach naprawdę ciężkiej pracy, bo to dzisiaj było widać, że no mamy te 2 tygodnie w nogach i troszeczkę tu brakowało takiego błysku, ale mimo to stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, tak, naprawdę fajnych i zaczyna to wyglądać. Zaczyna wyglądać i oczywiście błędy są, bo będą jeszcze na tym etapie, ale myślę, że w porównaniu do ostatniego sparingu dzisiaj więcej wykreowaliśmy, tak? Wtedy strzeliliśmy troszeczkę więcej bramek, ale dzisiaj wykreowaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje, także jak najbardziej na plus, no wynik tylko na minus. Mateusz Ziółkowski, 19-letni piłkarz, był testowany w naszym zespole. Parę słów o nim może? No młody chłopiec, tak? Młody, ma jakieś tam doświadczenie. No przyjrzymy się, przeanalizujemy ten mecz, bo mówię, na chłodno też nie chcemy jakichś tam pochopnych wniosków wysnuwać. Zobaczymy, po prostu zobaczymy, przyjrzymy się, przeanalizujemy temat i zobaczymy, co dalej. W tej pierwszej części przygotowań do rundy wiosennej to ostatni mecz kontrolny, ale w przyszłym tygodniu będzie jeszcze ten test mecz, w którym zagracie z taką drużyną wyselekcjonowaną z rezerw, CLJ-ki i Akademii Piłkarskiej. No dokładnie, mamy to zaplanowane, gdzieś wcześniej ułożyliśmy to, umieściliśmy w mikrocyklach, także chcemy zobaczyć, bo nie wykluczone, że ktoś z tamtej ekipy na tle części chłopaków tutaj od nas zespołu będzie wyglądał dobrze, a może się wyróżni i być może pojedzie na obóz z nami. Zapytałbym jeszcze o Jakuba Konstantyna, bo on trenuje z zespołem, dotychczas grał w drugiej drużynie, ale tutaj stawiany jest przez pana na boku obrony. To będzie taka jego docelowa pozycja? No chcemy przyjrzeć, bo naprawdę potencjał jest spory. Chcemy zobaczyć, jak tutaj w defensywie pracuje. Na razie wygląda to nieźle. I zobaczymy. No, na pewno wiemy, że Kostek może grać z przodu. To wiemy wszyscy i określone rzeczy daje. A zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo no być może, gdy się nauczy troszeczkę bardziej odpowiedzialnej gry, to zobaczymy, będziemy się przyglądać. Adam Deja, Korona Kielce, po drugim w tym okresie zimowych przygotowań meczu kontrolnym, jak byś go ocenił? Myślę, że dobrze, gdzieś tam na pewno 2 tygodnie teraz mieliśmy ciężkie i trochę to czuć w nogach, ale sparing jest po to, żeby wybiegać, taka dodatkowa jednostka fajna, też przeciwnik fajny, także myślę, że sparing na plus. Szkoda, że nie udało się wykorzystać tych sytuacji, których mieliśmy, ale myślę, że oceniam go bardzo dobrze. Pierwszy mecz, zwycięstwo 4-0, teraz porażka, natomiast trener mówił, że sytuacji kreowaliście sobie akurat w tym spotkaniu, chyba więcej nawet wykreowaliście niż w tym poprzednim. Tak, myślę, że tak. No tak jak mówię, no szkoda tych niewykorzystanych, bo gdzieś tam wygrana podnosi też morale nawet sparingu i na to musimy liczyć, bo wiadomo, jaka jest nasza sytuacja w tabeli, nie ma na co czekać, tylko trzeba się piąć do przodu i myślę, że tak będzie. Dalibor Takacz, Korona Kielce. Dalibor, porażka, ale sam chyba musisz przyznać, że jeżeli chodzi o ciebie, dobra gra. No, staram się pokazać swój potencjał, bo wiem, że ostatnio to nie było piłkarsko na takim poziomie, jak chciałem pokazać. No, a jak mówię, staram się co najlepiej trenować, najlepiej grać i być co najlepiej przygotowany na ligę. Dużo dzisiaj widziałeś, naprawdę fajne podania, sytuacje stwarzane przez drużynę. Szkoda tylko, że nie wykorzystane. No, to jest ta największa szkoda, że i przegraliśmy, ale jestem pozytywny, bo idziemy w dobrym kierunku. Ta rywalizacja tutaj w środku pola nabiera rumieńców, jest taka no, coraz większa chyba. No tak, ale ja uważam, że to jest dla mnie dobrze, bo jest każdy mnie presja i musimy walczyć o swoje pozycje.